Park Linowy Czarodziejskie Liny w Jedlinie Zdroju to wielka dawka adrenaliny dla dorosłych. To niezapomniana przygoda dla młodzieży. To radość i atrakcje dla najmłodszych. 5 tras linowych dla każdego. Trasa Maluch, trasa Junior, trasa Standard, trasa Ekstremum oraz trasa Tyrolska. Na terenie parku znajdują się również 15-metrowa wieża wspinaczkowa z trzema ścianami o różnym stopniu trudności. Na 120-metrową rynnę wjedziesz nowoczesnym taśmowym przenośnikiem narciarskim, a potem... U nas wypożyczysz hulajnogę górską oraz górską deskorolkę. Przyjedź do nas z całą rodziną i baw się dobrze. Jedlina Zdrój! Latem i zimą zawsze atrakcyjna! For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Biuro turystyczne z Buta to profesjonalna obsługa każdego klienta. Różnorodne oferty, sami sprawdzeni turoperatorzy, własny, bezpieczny transport autokarowy klasy turystycznej Lux. Dla grup organizacje od A do Z w kraju i za granicą. Wycieczki, czasy, obozy, zielone szkoły, imprezy integracyjne. All inclusive już przy podpisaniu umowy. Biuro turystyczne z Buta to niemal wszystkie oferty w jednym miejscu. Mamy dla Ciebie wymarzone wakacje. Monika Sołukowska, witam Państwa i zapraszam na nowe wydanie informacji. Z okna mieszkania na drugim piętrze jednej z kamienic w dzielnicy Nowe Miasto wypadła 4-letnia dziewczynka. Wszystko działo się pod nieobecność matki dziecka, które miał pilnować kompletnie pijany konkubent kobiety. Policjanci z Komisariatu Policji II w Wałbrzychu otrzymali informację o dziecku, które wypadło z okna mieszkania mieszczącego się na drugim piętrze. Dziewczynka 4-letnia trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Znajduje się w stanie stabilnym. Mężczyzna, który miał sprawować nad nią opiekę, 30-latek, trafił do policyjnego aresztu. A tam usłyszy zarzuty narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia. Matka tego dziecka w chwili, kiedy doszło do zdarzenia, nie była obecna w miejscu zamieszkania. Jedynie mężczyzna miał sprawować nad nią opiekę. Okazało się również, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5. W kościele pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu odbyła się uroczysta msza święta upamiętniająca 3. rocznicę tragedii smoleńskiej. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie przez Jego Ekscelencję biskupa Ignacego Deca tablicy upamiętniającej wszystkie ofiary samolotu prezydenckiego. Najprościej było powiedzieć Wałbrzyszanie, ale oczywiście są główni inicjatorzy i realizatorzy. To Gazeta Polska, to członkowie Prawa i Sprawiedliwości, to Stowarzyszenie Jana Pawła II. Tak naprawdę środowiska patriotyczne, które chcieli w tak wzruszający sposób przypomnieć Wałbrzyszanom i okolicom, że pamiętamy o naszych koleżankach, kolegach, przyjaciołach, o prezydencie Lechu Kaczyńskim, o wszystkich tych, którzy zginęli i pytamy, dlaczego zginęli. Koncelebrę poprowadził oraz homilię wygłosił ksiądz Julian Źrałko. Czujemy odpowiedzialność ludzką i boską za to, co się wydarzyło, powiedział infuład do zgromadzonych, wśród których byli przedstawiciele Gazety Polskiej, Instytutu Jana Pawła II, NSZZ Solidarność,
Prawa i Sprawiedliwości oraz rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej, a także przybyli liczni mieszkańcy Wałbrzycha. To bardzo wzruszająca uroczystość świadcząca o tym, że tu w Wałbrzychu jest wielu ludzi, którzy pamiętają, ludzi myślących, czujących po polsku, patriotów. Dziękuję za to, bo to również dla mnie ważne, dla mnie, dla osoby, która straciła tam w Smoleńsku kogoś najbliższego. Wierzę, że dzięki takim inicjatywom jak ta wałbrzyska pamięć nie zaginie. Wybuchy z armat i moździerzy, strzały z karabinów i działek, żołnierze utaplani w błocie, bezskuteczne próby pertraktacji. Tak wyglądała walka okopowa, która rozegrała się na terenach zespołu pałacowo-hotelowego Jedlinka. W Teatrze Historii Spalona Ziemia wzięła udział ponad setka rekonstruktorów, którzy odtwarzali realia I wojny światowej. Praktycznie od zakończenia ostatniej pierwszej rekonstrukcji, która była w zeszłym roku, zaczęliśmy się przygotowywać do tego, a ostatnie dwa tygodnie praktycznie była tu już praca ciągła kilkudziesięciu osób, które non-stop przygotowały, zresztą efekty są widoczne. Pomimo tego, że pogoda sprawiała nam figla, na pewno nie słyszeliśmy jakichś negatywnych komentarzy. Warto było przyjechać na te kilkadziesiąt minut, tak? Po niezwykle udanej rekonstrukcji z roku ubiegłego, w której mogliśmy oglądać Armię Czerwoną odbijającą z rąk nazistów Pałac Jedlinka, przyszedł czas na potyczkę z okresu I wojny światowej. Widowisko ukazujące ofensywę rosyjską z 1916 roku poprzedzone było setkami godzin przygotowań. Pracowała nad nim ponad setka rekonstruktorów z całej Polski, Niemiec, Białorusi i Czech. Wszystko po to, by efekt jak najlepiej odzwierciedlał wojenne realia tamtych czasów. Z punktu widzenia scenariusza, z punktu widzenia przygotowania pirotechnicznego, nie wnosiłbym większych zarzutów, jeżeli mówimy o działaniu taktycznym na małym odcinku frontu. Bo proszę wziąć pod uwagę, że był to odcinek operacyjny plutonu bądź maksymalnie kompanii, więc nasycenie odcinka frontu bronią maszynową oraz artylerią w aspekcie również ataku gazowego było bardzo bliskie do modelowego. Obraz taki, gdzie rekonstruktorzy dokładają starań, żeby detal, żeby haftka na mundurze i żeby szef na bucie był jak najbardziej właściwy, to uczy najbardziej. A skoro mowa o uczeniu, to no cóż, poziom wiedzy w społeczeństwie polskim w przypadku wielkiej wojny jest bardzo nieduży. Na terenach kompleksu spotkały się m.in. królewskie dywizje Bawarczyków, żołnierze austriaccy oraz pułk piechoty rosyjskiej. Nie pomogły pertraktacje i próby zawieszenia broni. Coraz jedna ze stron przystępowała do ofensywy, próbując zepchać przeciwników z linii okopów. Wśród wybuchów moździerzy, granatów oraz odłamkowych szrapneli przedzierali się nieustępliwi żołnierze. W końcu stronie pruskiej udało się wykurzyć rosyjski pułk z okopów za pomocą gazu. Po krótkiej wymianie ognia walka była skończona. Wtedy przecież trzeba pamiętać, że nie było państwa polskiego. Polacy walczyli często przeciwko sobie, jak pokazaliśmy również tutaj, między sobą w różnych armiach. W armiach trzech cesarzy, zaborców. Było to straszne. Była ta wojna pierwsza światowa nazwana. Była to pierwsza wojna, gdzie masowo ginęli żołnierze. Tak jak druga wojna była wojną totalitarną, narodową, imperialistyczną, ta pierwsza wojna była to wojna typowo zabójcza dla żołnierzy. Żołnierze nie liczyli się, byli tak zwanym mięsem armatnim. Podczas rekonstrukcji mogliśmy zaobserwować również niebezpieczne interwencje medyczne lekarzy, którzy wbiegali na pole walki. Ranni żołnierze przenoszeni byli do szpitali polowych, które znajdowały się tuż poza zasięgiem ostrzału. Warunki atmosferyczne nie pozwoliły w tym roku na rozegranie efektownych walk powietrznych. Na niebie nie pojawiła się zatem replika samolotu Fokker, czyli słynnego Czerwonego Barona. Zamiast myśliwca nad polem walki unosił się jednak balon w podobnym kolorze. Jego obecność nie była przypadkowa. Jak ktoś zauważył, w koszu byli panowie w mundurach pruskich. Był to balon obserwacyjny, który podawał namiary dla artylerii do celnego strzelania. Także nie był przypadkowy, była to, można powiedzieć, również część rekonstrukcji.
Model Czerwonego Barona stanął jednak na placu przed Pałacem Jedlinka. Replikę myśliwca Manfreda Richthofena, który mieszkał w Świdnicy, będzie można podziwiać aż do października tego roku. Organizatorzy zapowiadają, że nie mają zamiaru spoczywać na laurach i szykują dla gości kolejny wehikuł czasu. Drugiego kwietnia ukonstytuowały się zarządy rad wspólnot samorządowych w Wałbrzychu. Uroczystość odbyła się w sali witrażowej wałbrzyskiego ratusza, a przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Romańska złożyła gratulacje wszystkim nowo wybranym samorządowcom lokalnym. Nowy zarząd postanowił wyjść naprzeciw wnioskom, pomysłom mieszkańców naszej dzielnicy i postanowił zorganizować cykl spotkań dotyczących problemów naszej dzielnicy. Po dzielnicy Sobięcin przyszedł czas na rewolucję śmieciową w Śródmieściu. Jednym z takich spotkań, pierwszym, będzie spotkanie dotyczące rewolucji śmieciowej. Na to spotkanie zaprosiliśmy pana prezydenta oraz urzędników Urzędu Miejskiego, Miejskiej Spółki Budynków Komunalnych. Na spotkanie mogą przyjść wszyscy mieszkańcy Wałbrzycha, nie tylko ze Śródmieścia. Spotkanie odbędzie się 7 maja o godzinie 17 w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej przy ulicy Chrobrego 1/6. Serdecznie Państwa wszystkich na to spotkanie zapraszamy. Piłkarki Wiktorii Aglomeracja Wałbrzyska zasłużenie pokonały drużynę Orlika Jelenia Góra 2-1 na własnym boisku. Już od początku meczu ton i tempo gry nadawały doskonale dysponowane Wałbrzyszanki. Piłkarki Jacka Grabowskiego narzuciły warunki gry rywalkom i przeważały przez całe 80 minut. Słowa uznania należą się całej drużynie, która na boisku zostawiła przede wszystkim serce i wolę walki. W 99% nałożone zadania przez trenera zostały wykonane przez zawodniczki Wiktorii. Wreszcie zaprocentowała bardzo ciężka praca włożona w okresie zimowym i podczas ostatnich treningów. Piłkarki Wiktorii, jak widać, są zdolne wygrać z każdą drużyną. Wystarczy pełna motywacja, której już nie brakuje w zespole. Trener może liczyć na pełną 18 dziewcząt, a nawet na więcej zawodniczek, które chcą każdego dnia udowadniać swoją przydatność do drużyny. Na 1-0 wyprowadziła po doskonałej akcji całej drużyny Karolina Janicka i taki wynik utrzymał się do przerwy. Ani na moment zawodniczki Wiktorii nie traciły kontroli na boisku i w drugiej odsłonie Dagmara Najbuk podwyższyła wynik na 2-0 dla Wiktorii. Potem zawodniczki Jacka Grabowskiego miały jeszcze co najmniej 7 sytuacji bramkowych, których niestety nie udało się zamienić na gola. Za to piłkarki Orlika strzeliły w 72 minucie kontaktową bramkę na 2-1, ale to było wszystko, na co było stać gości z Jeleniej Góry. Na boisku w Wałbrzychu przez cały mecz dominowała Wiktoria i komplet 3 punktów został zasłużenie w Wałbrzychu. Nasze zawodniczki z meczu na mecz grają coraz lepiej i rozpędza się wałbrzyska machina piłkarska. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.